Cześć Wam, witam Was. Akurat dzisiaj u mnie jest piątek, nie wiem jaki będzie dzień u Was, jak będziecie oglądali akurat mój filmik. Powiem Wam, że dzisiaj miałam taki intensywny ten piątek, że wszyscy mówią zawsze piątek, piąteczek, piątunio, a dla mnie to jest piątek, piąteczek, srunio, o, że tak powiem. Bo powiem Wam szczerze, że jestem tak zmasakrowana, tak zmęczona. Mamy godzinę 17:30 i powiem Wam, że jeszcze w ogóle obiadu nie jadłam. Szybko tylko coś przekąsiłam rano. Wypiłam kawę i fru, już mnie nie było w domu, ponieważ miałam tyle rzeczy do załatwienia. Także no dzisiaj jestem tak zmęczona, że najchętniej bym się już położyła spać. Oczy mi się same zamykają. I powiem szczerze, że mimo tego, że obiadu nie jadłam, to nawet nie jestem głodna. Kawałek tam, jak wróciłam, to wzięłam bułeczki troszkę, zjadłam sobie, ale tylko tyci i powiem Wam, że mi to wystarczy. Naprawdę czuję się już najedzona, nie wiem. W ogóle ostatnio jakieś takie mam taki okres przez parę dni już, nie wiem, od poniedziałku to się dzieje, że strasznie, ale to strasznie mnie boli głowa, bardzo. Już od samego rana mnie boli głowa. Czy wypiję kawę, czy jej nie wypiję, to mnie strasznie boli głowa. I to nie jest żaden problem z ciśnieniem, ponieważ no, mierzę sobie ciśnienie i jest wszystko w porządku, więc no, nie wiem, czym to jest spowodowane, więc strasznie mnie głowa boli i po prostu, żeby mi chciała pęknąć, więc no nie wiem, no i jestem na lekach przeciwbólowych, ale no staram się je ograniczać teraz, no bo ile można ich brać. Także no jest to niezdrowe, wiadomo, dla organizmu, także staram, nie wiem, się pić dużo wody mineralnej, pić różnych soków, bo sama już nie wiem, co to po prostu jest. Jeżeli tak dalej będzie, no to będę musiała zadzwonić chyba do swojej przychodni, umówić się z lekarzem. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak takie wizyty w ogóle wyglądają. No, wiem, że odzwania później chyba lekarz do pacjenta i właśnie wtedy jest konsultacja telefoniczna, ale wiadomo, wiecie jak to jest, nie, z tymi konsultacjami telefonicznymi, nie ma to jak na żywo spotkać się face to face. Dobra, dzisiaj chciałam Wam pokazać jeszcze, mimo tego, że jestem zmęczona, to mówię, jeszcze Wam pokażę, jakie dzisiaj zrobiłam zakupy. Haul taki zakupowy, mini haul zakupowy i to jest haul zakupowy z Rossmana. Tutaj mam siatkę, zaraz Wam pokażę, jaka też kolorowa, o jaka ciężka. Taką siatkę miałam niestety tylko, więc nie śmiejcie się. I co kupiłam? To, co wszystko jest oczywiście do domu potrzebne, czyli tak, kapsułki sfery, XL paczkę, pakę sobie za taką zamówiłam, chciałam powiedzieć tak, przez to hebę to tylko bym zamawiała, mówiła, że zamówię, że zamówiłam. Nie zwracajcie na to uwagi, co mówię. Jeżeli coś źle mówię, nie zwracajcie na to uwagi, bo jestem bardzo zmęczona. Więc sfery, te kapsułki, 55 kapsułek, bardzo je lubię, bardzo ładnie też pachną. Powiem Wam, że teraz w ogóle dzisiaj w Rossmanie, no to był szał, ponieważ jest ten taki weekend, tych przecen, tego wszystkiego, więc tam kobiety szalały i tak dalej i w ogóle przeceny były na różne rzeczy. Ale aż takich dużych też nie było. Na przykład chciałam kupić sól do zmywarki, ale co tam, bo ona chyba złotówkę było taniej. Chyba, że ja źle już wiedziałam ze zmęczenia, ale nie opłacało się. Tak samo na błyszczacz to chciałam kupić, mówię, dodatkowo kupię do zmywarki, ale też jakoś się tak nie opłacało. Także no, dobrze, przynajmniej na razie kasa jeszcze została. Tutaj oczywiście z Willedy te ściereczki. Czy to jest akurat ściereczka jedna. Bardzo je lubię, mam dużo tych ściereczek. Bardzo są fajne. Jak wiecie zresztą, nie, bo nie tylko ja mam i używam te ścierki, ale no faktycznie gdzieś widziałam u jednej youtuberki i kupiłam na spróbowanie jedną taką ściereczkę i mówię, wow, mega jest po prostu, no. Także warto zawsze wydać na to pieniądze. Nie wiem, czy w Rossmanie ona nie kosztuje 9,99. Teraz nie wiem, w ogóle gdzieś mi zginęły paragony, wszystko, więc Wam nie powiem. Ale jak teraz właśnie, bo jutro otwierałem, od jutra właśnie galerię, od 28 otwierałem galerię, także no będzie wow, nawał ludzi, także będzie w sobotę już. Szkoda, bo ja bym właśnie chciała się wybrać do galerii,
Właśnie po te ścierki, bo jest taki sklep, nie wiem, czy dobrze wypowiem jego nazwę, Nila, jakoś tak chyba, czy Nela, jakoś tak. I one tam kosztują gdzieś 5,80, także różnica jest w cenie duża. I w ogóle tam mają fajny asortyment, jeżeli chodzi o kuchenne tam rzeczy, jakieś tam filiżanki, garnki, patelnie, takie wszystko, co pani dom oczywiście potrzebuje. Dobra, jedziemy dalej. Teraz co jeszcze mam? Tutaj był w promocji też ten frosz, lawendowy środek czyszczący do łazienki. Bardzo go lubię. Bez niego po prostu sobie tak nie wyobrażam życia. No, jest bardzo super, wszystko puszcza. Jeżeli chodzi o te taki osad po mydle, no to puszcza wszystko, więc jest bardzo fajny, super. Bardzo go lubię. Teraz w promocji był, teraz nie wiem, on gdzieś kosztował, gdzieś tu jest coś, mam jakiś paragon. Aha, on kosztował chyba normalnie 9 zł, a teraz chyba jakoś 7 zł. Ale nie chcę Was skłamać. Teraz następnie kupiłam sobie tutaj już, aha, jeszcze domowe rzeczy. Sorry, domowe rzeczy jeszcze. Takie bardzo lubię ściereczki do czyszczenia, też z Rossmana, do czyszczenia podłóg. Ja już je otwarłam, bo chciałam jeszcze sobie tutaj sprawdzić je. Fajne takie są. Także nie zawsze, wiadomo, chce się mopa wyciągać i z nim się tam nim szorować, więc taką ściereczką fajnie przemyć właśnie posadzkę. Teraz tak, co ja tu jeszcze mam? Teraz już mam bardziej takie pielęgnacyjne dla siebie rzeczy, tak. Więc mam tak, z Nivea, to jest ten płyn taki micelarny, dwufazowy, też jest bardzo fajny. Teraz był na promocji i on chyba kosztował normalnie 23 zł, a tak kosztował mnie 13 zł. Także jest też bardzo fajny, lubię go, nie powiem, że nie. Jest różany, on jest taki antyalergiczny trochę dla takich, znaczy antyalergiczny dla wrażliwych oczu, dla wrażliwej cery. Ja mam też taką wrażliwą, właśnie oczy mam takie bardzo wrażliwe, więc muszę uważać na to, jaki kupuję, na przykład płyn do zmywania makijażu oczu, do demakijażu oczu. Więc właśnie te zawsze różowe z Niveami pomagały. Zawsze takie mniejsze kupowałam, ale teraz skoro zrobili taki dużą butlę płynu micelarnego, no to mi się przydaje. Później co jeszcze kupiłam? Kupiłam sobie z Dove ten żel pod prysznic. Nawet lubię z Dove. Kiedyś nawet nie za bardzo tak coś mi tam pasowało, ale teraz zauważyłam, że nawet fajne są te żele, bo nawet mi nie wysuszają skóry. Także mam tutaj z Dove. Później kupiłam też, promocja była, ale gdzie ja mam? Tu mam, zaraz chwilkę. O, w kolejnej siatce mam. Co kupiłam sobie? Z Pantene szampon był do włosów. Był on w promocji, ten Aqua. I on teraz właśnie nie wiem, ile on kosztował. Chyba z 9 zł, a tak normalnie kosztuje 12. Coś koło tego. Lubię go nawet. Kiedyś go miałam. I on jest ten Aqua Light, czyli właśnie taki, który powoduje, że włosy są bardziej takie nawilżone. Bo powiem Wam, że mam problem z włosami. Teraz kiedyś miałam krótkie, ale odkąd mi urosły, to w ogóle one mi się tu falują, więc nie patrzę, bo dopiero co wróciłam do domu, więc już w ogóle wyglądam masakrycznie. I tutaj właśnie od tego momentu w dół one mi się tak, nawet nie chodzi o puszenie, tylko chodzi o to, że one są takie, jakby to powiedzieć, ciężkie do rozczesania. Takie robią się nawet po umyciu, powiem Wam, jak rozczesuję na mokro, to mam takie mi się robią, nie wiem jak to powiedzieć, pętelki i ciężko to rozczesać i w ogóle są takie suche, więc chciałam je nawilżyć, bo już miałam tyle szamponów do włosów, że już ręce opadają po prostu i nie wiem, bo jaki tu używać, więc pamiętam, że tego kiedyś używałam i nie miałam żadnego problemu z włosami i nawet mi się tak nie przetłuszczały,
więc sobie go wziąłam, tym bardziej, że jest na promocji. I taką maskę, no maskę, odżywkę do włosów. Ona jest szybka taka odżywka, nawet nie jest 3-minutowa. Ile zapłaciłam za nią? Chyba z 5 i coś. Tak, 5 i coś zapłaciłam za nią, także opłaca się, bo jeszcze jest w wydaniu całym złotym, ale się właśnie pytałam pani w Rossmanie, która tam pracuje, co to jest za różnica, że cały złoty, a właśnie ten, skoro pisze wszystko, napisy są takie same. Tylko opakowania po prostu są różne, że ten jest biały z dodatkiem złotego, a tamten cały złoty. No to powiedziała, że tamten jest 3-minutowa, tamta odżywka jest 3-minutowa, a ta odżywka jest, że od razu po prostu nakłada się, od razu się spłukuje. Czyli coś akurat dla mnie, dla osób, które właśnie nie mają czasu i się spieszą. Tak. Później co tutaj jeszcze mam? Aha, jeszcze żel kupiłam z Isany, bo mówię, też zawsze się przyda. Bardzo ładny też zapach, lubię go, orchidea i wanilia. Tani A, też fajny. Coś mi tu swędzi nos, chyba nie wiem, na którą stronę jest na złość, a na tego. Kupiłam sobie farbę do włosów, ja akurat lubię lądę. Nie wiem, wy na pewno skrytykujecie, może nie lubicie, niektóre lubicie, nie lubicie, są zdania zawsze podzielone, jak ja to mówię. I ile ludzi, tyle jest opinii. Ja lubię tą lądę kolor, wielotonowy, lśniący kolor i to jest właśnie ta farba. Bo miałam różne. Miałam też ostatnio farbę chyba z Garniera i nie wiem, może po tej farbie mi się tak zaczęło też robić z tymi włosami, że takie mi się robiły tutaj takie kępki, gdzie nie szło ich rozczesać. Nie wiem właśnie. Bo dwa razy używałam, bo ona była na dwa razy i może dlatego tak mi się działo. Więc znowu powróciłam do lądy. Tania jest, a uważam, że fajna. Oczywiście kolor czarny, bo nie wiecie, że ja uwielbiam kolor czarny. Bardzo, po prostu kocham kolor czarny. Uwielbiam wręcz. Dzisiaj akurat mam sweter beżowy, ale elementy czarne są. Są. Ja w ogóle bym mogła cała na czarno chodzić od stóp do głów, ale no tak się nie da też cały czas, bo trzeba też, znaczy nie da się, no da się, ale też od czasu do czasu fajnie sobie zmienić kolor ubrania, prawda? No, więc ja dzisiaj sobie zmieniłam i jestem w sweterku beżowym, ale z elementem, akcentem czarnym. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jeden kupiłam, szampon, powiem Wam szczerze, bo naprawdę mi ręce opadają na te moje włosy. Z Biowaxa, szampon micelarny, włosy suche, zniszczone. I to jest japońska wiśnia, mleko migdałowe. Też go kiedyś miałam, no niby chwalę tego Biowaxa, lubię, ale no jest wiadomo też cenowo troszkę droższy. Ale no też szału nie ma, jeżeli chodzi o efekty. Zobaczymy, no może. No zobaczymy. Nie wiem, będę używać na zmianę. Raz tego, raz tego. Dobra, teraz tak. Kupiłam sobie, bardzo lubię ten balsam z Nivea. A teraz się go opłaciło nawet kupić, bo mamy go tutaj 625 ml. Mam bardzo suchą skórę. Używam też taki dla dzieci. Ale to teraz wiem, Eloderma, nie wiem, nie powiem Wam teraz dokładnie nazwy tej firmy, bo to w aptece się kupuje. Ale kupiłam ten, skoro jest też, bo ma pompeczkę, więc jest fajny. No i ja dałam za niego niecałe 22 zł bez tam grosza. Dobra, teraz co my tu jeszcze mamy? To by było na tyle z moich zakupów. No, czyli zaoszczędziłam dzisiaj, nie wydałam dużo. Jeszcze sobie jedynie kupiłam opaskę do włosów, ale to w sklepie tutaj takim koło mnie, taką w popielu. Mam już czarną, kiedyś kupiłam sobie też tam, więc mam sprawdzoną, ale mówię czarno, na czarnych włosach trochę tak wiadomo, że nie jest widoczna, więc mówię w takim popielu sobie kupię. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. Po prostu wszystko to, co potrzebowałam. Nie kupowałam jakichś zbędnych rzeczy. Tam było pełno takich pierdółek, oczywiście świątecznych, ale stwierdziłam, ile tego można mieć. Oczywiście znając mnie, to i tak, że jak wybiorę się po niedzieli do KiK albo do Pepco, no to
pewnie z ciatami wrócę, ale mam dużo takich właśnie ozdób świątecznych jeszcze z tamtego roku, więc w sumie po co mi to wszystko, jak to później nie wiadomo gdzie to porozkładać. W tym roku Wigilię akurat robię ja, tak, tak, zapraszam swoich rodziców i będzie teściowa, tak, więc będziemy tutaj mieli gości. Choinka będzie też duża, będziemy zakładać choinkę, także w tym roku ja jestem gospodynią na Wigilii, więc właśnie chciałabym ładnie przystroić, ale nie z przesadą, bo wiadomo, kiedyś to w ogóle takie mieliśmy przystrojenia, że pełno jakichś światełek, lampeczek, nie wiadomo czego wszystkiego i to było bez sensu, to wyglądało tak obciachowo, a teraz chciałabym, żeby to było tak z takim gustem, tak ładnie, elegancko, tak fajnie. Zresztą parę już jakichś tam ozdóbek mam też zakupionych, to, ale to w innym filmiku Wam pokażę ten mój haul świąteczny. Co jeszcze chciałam tu powiedzieć? Aha, dzisiaj w ogóle mój mąż jest, no może nie załamany, bo się w sumie przyzwyczaił do tego, że jego żona uwielbia muzykę klasyczną, tak, i operę, i teatr, więc go kiedyś w ogóle... Teraz przeskakuję z tematu na temat, bo były przed chwilą były zakupy, a teraz sobie tak troszkę jeszcze pogadamy, więc jeżeli chodzi o właśnie taką pogadankę, to chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest na TVP, sobie zapisałam Kultura, tak, o 19:05 będzie Alicja Węgorzewska śpiewała i nie tylko ona, i właśnie to będzie taki koncert. Także już się doczekać nie mogę. Jak tutaj kino domowe rozwalimy, to po prostu sąsiedzi będą tutaj walić w drzwi, że mamy ściszyć, ale ja bardzo uwielbiam muzykę klasyczną, operę, teatr, to wszystko. Mój mąż kiedyś w ogóle nie lubił takiego typu muzyki, ani teatru w ogóle, a ja go tak jakoś w nim to zaszczepiłam, tak polubił to, więc często chodziliśmy w tamtym roku, pamiętam, do teatru. Kurczę, no po prostu to jest takie niesamowite przeżycie być w teatrze, w sensie takim, że to nie jest to samo, co ogląda się w telewizji, tylko po prostu ma się taki kontakt z tymi aktorami. To jest coś cudownego, a jeszcze jak dają takie różne atrakcje w tym teatrze, no to jest w ogóle mega, mega, mega wrażenia. No, tego się nie da nawet opisać słowami. Ja bardzo uwielbiam teatr i ubolewam nad tym, że no teraz wszystko jest pozamykane i niestety no nie wybierzemy się z mężem do teatru, ani też na koncert Chopin w barwach jesieni. Niestety zostały mi tylko płyty do słuchania. Także no jedynie właśnie tak się stało i no niestety trzeba się z tym pogodzić. Więc jak usłyszałam tylko, że Alicja Węgorzewska zapowiedziała ten koncert, że będzie on właśnie 27, czyli dzisiaj godzinie 19:05 na TVP Kultura, no to od razu musiałam sobie zapisać w notesiku, tutaj mam taką ściągę właśnie notesik, gdzie mam zapisane, a jutro jest nawet powtórka, też fajnie, bo gdybym już nie dotrwała, bo gdyby mnie śpiączka wzięła z tego zmęczenia, to jest o 17:45 na TVP HD. Tak, jakbyście byli zainteresowani, to zapraszam Was również na ten koncert, bo męża już zaprosiłam. No, a jeżeli chodzi jeszcze też o książki, powiem Wam, bardzo kochamy czytać książki, ale ostatnio jakoś tak mi to nie idzie, nie mam czasu i cały czas nie mogę przebrnąć przez tę książkę tutaj. Czyli zanim zamkniemy drzwi. W ogóle jest to autorka polska, Elżbieta J. Kokula. Ja za bardzo tak powiem szczerze, wiem, nie powinnam tak mówić, bo jako patriotka to nie powinnam tak tego teraz powiedzieć, na pewno zostanę zhejtowana. Za bardzo nie przepadam za pisarzami polskimi, za pisarkami, pisarzami polskimi. Bardziej wolę literaturę angielską, amerykańską i ostatnio się wciągam w niemiecką. Tak, właśnie. I może dlatego nie mogę przebrnąć przez tę oto tutaj książkę. Tak jest właśnie. Także tyle na dzisiaj. Nie będę już Was zanudzać. Ja już też zaraz sobie zrobię chyba kawę, mimo tego, że robi się godzina 18. To zrobię sobie kawusię
No, jakieś ciasteczko może na podniesienie sobie cukru. Chociaż nie mam cukrzycy, ale zawsze tak mówię, nie? Że trzeba ciasteczko do kawy na podniesienie cukru, nie? A to też pomaga żeby mieć dobry nastrój, dobry humor. Więc właśnie tak zrobię, bo herbatę już mam tu, ale mi już wystygłam. Mam herbatę czarną z czym? Z karmelem, tak. Bardzo też dobra. I ona była w Biedronce kupiona, fajna, polecam nawet. Też Wam. No i to by było na tyle. Tyle z mojego holu małego, zakupowego i tyle z pogadanek. Także i był zarówno hol, i troszkę pogadanek było dzisiaj. Troszkę Wam zdradziłam, czym się interesuje moje takie hobby. No więc troszkę było dzisiaj w filmiku inaczej. Także mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Ja się z Wami już żegnam, bo zaraz spadnę, naprawdę. Muszę tę kawę wypić koniecznie. Nie będę już Was zanudzać. Życzę Wam miłego dzionka i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa, pa!